Cześć, witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj na początek jesteśmy tutaj, gdzie suszą słoneczniki. Słoneczniki są tutaj tak, są te z pierwszego ogródka, które zabrałem, a tutaj na drugi dzień, które zabrałem z drugiego ogródka. Tam też się suszy bób. Dobra, my bez większego przedłużania idziemy na Jesteśmy w ogródek. naszym ogródku. Dzisiaj Wam pokażę, jak to wszystko na razie wygląda. Zacznijmy od takiego kompostownika. Tutaj daję wszystkie chwasty, odpadki, marchwie. Wszystko, co odpadki tutaj są, to daję tutaj. Jak się będzie potem rozkładać, to później damy tam do kompostownika. Zacznijmy od marchwy. Marchew musiałem trochę pourywać góry, ponieważ tutaj wyszło na siew i musiałem trochę je podgarnąć ziemią. Kukurydza dobrze rośnie, tylko wyginają się trochę liście. Pomidory już jest zebranych około 13. Niektóre muszę jeszcze tutaj trochę dojrzeć. Widzimy tu. Teraz por. Por dobrze, zaczął teraz dobrze rosnąć. Jest bardzo zdrowy. Z czego zauważyłem, tu nie ma żadnych chorób chyba. Tutaj też ładnie rośnie i... Tylko, że możecie zobaczyć w pierwszych odcinkach, że zabrakło trochę tu nasion. Dlatego tutaj nic nie rośnie i tam tylko jest jeden jeszcze. Tutaj. Też dużo razy musiałem odchwaszczać. Bardziej dokładnie, tam już mi się, wiecie, trochę nie chciało, nie? Ziemniaki będziemy też niedługo zbierać. Słoneczniki też niedługo będziemy zbierać. Jednego musiałem tutaj urwać. Tutaj tego, bo to tam, bo po prostu był za mały i nic by z niego nie było. A tutaj jest ozdobna dynia, nie wiem, może jeszcze w tym roku zakwitnie. Buraki są ogromne, duże są, muszę tutaj dotrzeć jakoś i wam pokażę. O, możecie sobie teraz zobaczyć w porównaniu z moją ręką. O, tutaj są też uschnięte liście, tak od dołu. O, nie wiem czy widzicie. Pokażę wam jednego z większych, największy chyba. To jest ten. Ten jest ogromny i ten też. To jest jeszcze sałata, która zakwitła i zrobiło się takie drzewko. I rośnie takie coś właśnie. Jeśli ktoś wie, co się z tym stało, z tą sałatą, to może napisać w komentarzu. Słoneczniki. Tutaj leżą po prostu i się suszą. Później pójdą ewentualnie na kompostownik. Wapno sobie zorganizowałem. Tu jest chyba tak z 12 kilo. Albo z 16. Tak z około 16. Takie trzy wiaderka 6-kilowe. I tak, co tu by więcej powiedzieć. To ja przejdę teraz na kompostownik. Ja jestem już na kompostowniku. Ostatnio musiałem dać trochę wody. Miały tutaj robaczki trochę za sucho. Tutaj są te, co spadły z tego drzewa tutaj. Te jabłka, czy jak to się nazywa. Tutaj trochę słomy wcześniej dałem. Banan jest. Tutaj widać, że robaki były. Złożyły chyba jaja. Ale my to przysypiemy tutaj. Tutaj też się rozkłada, wszystko jest jedzone. Ładnie już nie chcę tutaj mieszać, że niech sobie tam żyją robaczki. Przykryjemy. Szybko pójdziemy na ogródek. Oj, tutaj jak siałem ziemniaki, wsadzałem, no to nie zauważyłem, że tu pomidory rosną. I tutaj teraz mam mały krzaczek pomidorów. To byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka.
Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Możecie zostawić też dzwoneczek. Ja się z Wami żegnam. Cześć.